Dzień dobry. Jeżeli gdzieś wstaję o godzinie 5, to mam nadzieję, że jest to tego warte. Bo to mi się rzadko w życiu zdarza. To jest tyle naprzód. To jest tyle naprzód. Agata się oczywiście spóźniła tutaj. Zdążyła. Co mam jeszcze grać? Nic. Nic. Czekoladę? Mogę? Cisz, o Boże. Zrób, jak oni tam stoją sobie. Dobra, idę tam w stronę. A bunu ama, bunu azma, ama gerek yok. Szuna. Dziękuję. O, zaman. Nie wziął czekolady. Zmieni to żarna, wiesz, mama, mama i oczywiście mama, tu, i pokazuję w łóżku miejsce paluszkiem, tu. Mama nie idzie, tu. A ja mu wszystko wytłumaczyłam i potem już było lepiej. Dobra, i słuchajcie, będziemy zaraz robić tak zwane SUP, czyli stand-up paddle. Zawsze o tym marzyłam i nigdy nie mogłam tego spróbować. I teraz wreszcie mi się udało zostawić dziecko w domu. Nie było lekko, ale zostawiłam. I zaraz będę wchodzić na tą dechę. Zostawię telefon na jakiś czas, ale pokażę wam, jak to wygląda. Wydaje mi się, że będzie bajka. A tu pan sprząta plażę tymczasem. A tu jest Ania. Tu jest Ania. Ania! Potrafisz pomachać i nie spaść? Łaha! Ale wpadłam do wody, więc już mam chrzest bojowy zaliczony. Teraz mamy tutaj w stoczni, jesteśmy na przerwie. Można popływać. No a potem powoli będziemy wracać. Powinnam zrobić taki, wiesz. Ale nie wyszło. Tam ma. Na koszu postać. Ja nie mam za bardzo co gadać w sumie, bo jest tak pięknie, że w sumie nie ma co gadać, no bo tutaj pan instruktor barsz powiedział, że stąd mogę sobie nagrać, jak mówię. Ale co ja mam mówić, jak jest tak pięknie, że właściwie tutaj jest to generalnie aktywność taka mało rozreklamowana, bym powiedziała, w takich standardowych kręgach falanie. Ja wiedziałam o tym od jakiegoś tam czasu, ale wiem, że na przykład turyści nie wiedzą o tym, a warto moim zdaniem sobie takie coś zafundować. Nie jest to droga impreza, warto, bo naprawdę wrażenia estetyczne są niesamowite. Na tych deskach można jeszcze uprawiać jogę, ale to może sobie zostawmy na następny raz. Tu jest przód, tu jest tył. No, więc generalnie sprawa jest prosta. Najpierw się siada na kolanach, nie? Tak. Tak. Potem się bierze wiosło. A to jest nie moje. Moje. A. Nie. Czekaj, no muszę stąd wypłynąć, nie? Żeby... Musisz się odepchnąć z mielizny, że tak powiem. Wywal.
Mówi Agata, która parę minut temu spadła. No dajesz. Pani Agato. 100 lira kosztuje taki wypad jednorazowy. To trwa około 2 godzin. Nie, ponad 2 godziny. I w tym są też zdjęcia, które on robi, które instruktor robi. Więc moim zdaniem warto sobie coś takiego zafundować. Jak się dobry? Teraz już jest dużo ludzi, jest dużo kąpiących się Turków, jest hałas, jak słychać, ale jak przypływaliśmy tutaj i było bardzo cicho i spokojnie, to instruktor nam powiedział, że jest szansa tutaj zobaczyć żółwie kereta. Niestety mi się nie udało, no ale jest tutaj na tyle czysta woda, że te żółwie często tutaj przypływają, a w okresie lęgowym, czyli tak mniej więcej we wrześniu, składają jaja. Mniej więcej tutaj też się zdarza. Jeżeli jest mało ludzi, jest spokój, cisza, więc w tym sezonie, który jest bardzo spokojny, to jest to całkiem możliwe. Kurde, wygląda jak mis mokrego polkoszulka. A tutaj jest oczywiście słynna seldżucka stocznia, którą można zwiedzać w środku. Tam trzeba kupić bilet i wchodzi się do środka. Też jest pięknie, ale z zewnątrz też wygląda niesamowicie. Poza tym, że tutaj można uprawiać sup walani, to ten sam człowiek organizuję też jogę właśnie na desce, o czym marzę i chciałabym bardzo spróbować, ale jest to trudne, bo próbowałam przed chwilą pozycji jogi i nie jest to łatwe. Jest też możliwość na przykład robienia sobie sesji zdjęciowych tutaj właśnie, o tej porze na desce. I sam generalnie jest surfingowcem gościu i jak są tutaj, co mi się aż trudno było uwierzyć, że w Alani jest możliwość uprawiania windsurfingu, jeżeli są dobre, czy surfingu raczej na samej desce, jeżeli są dobre warunki, a zdarza się to, że te fale są naprawdę bardzo duże, to na jego Instagramie bardzo często oglądam filmiki, są takie fale i tak można surfować, że to jest coś niesamowitego, więc fajnie, że w Alani są do tego takie warunki. Ja zawsze myślałam, że to tylko Czeszme, gdzieś tam Morze Egejskie, na zachodnie wybrzeże Turcji, no się okazuje, że tutaj też. Fajnie, że w Alani są takie aktywności, naprawdę bardzo się cieszę. Skałki nie są takie łatwe do przemierzenia. A to jest Czerwona Wieża. Też zabytkowy, jeden z takich niewielu alanijskich zabytków z czasów seldżuckich, pochodzi z XIII wieku. To jest po prostu bajka. Nie wyobrażam sobie chyba lepszego rozpoczęcia poranku. Myślę, że potem cały dzień będzie po prostu rewelacyjny. Nie mogę przestać kręcić, tak jest cudownie. Zaraz powiedzą, że po prostu się tutaj... Wszyscy już dawno w chacie, a my zostały... Ej, może zostaniemy, Ania? Po mnie wywalisz? Nie! Jezu! Co się tak się ma w ogóle? Na ratunek! 112! A tutaj dziecięca szkółka pływacka akurat trening rozpoczęła. Jest jeszcze przed 8 godzinę. Już pierwsze poranne treningi.
Ale dobrze było. Już koniec, kolejne marzenie spełnione. Oj. A tam z tyłu jest. Ojej. Tam z tyłu widać Barysza właśnie. Sprawcy całego zamieszania. A ja podaję na rakietę. Einen, ja. Z tłustej wody chciałam powiedzieć. Bardziej z piasku niż z no. Nie, z tej słonej też wiesz, człowiek się cały lepi, nie? O, jak dobrze. Warning. Too much paddling can make you incredibly awesome. Zawsze w każdym vlogu musi być kotek. I jest. Miau. Barış Bey çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Tam jest Çimen Hotel. Trzygwiazdkowy, tak zwany turecki, czyli hotel na trawie. Śpią po prostu turyści tureccy, którzy sobie przyjechali na wakacje i oszczędzają na hotelu de facto. Więc zaraz przy plaży sobie zrobili miejscówkę w cieniu. Nawet widać walizkę ponoć. Zaraz muszę zobaczyć. O, a tutaj też śpią. Obozowisko w tureckim stylu. Niesamowite to jest. Po prostu koczownicza natura Turków się zawsze odzywa w takich momentach.